Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox, proszę was, przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Assassin's Creed Odyssey. W poprzednim odcinku kontynuowaliśmy w zasadzie, a w zasadzie bardziej zaczynaliśmy wątek dalszej eliminacji członków czcicieli, można by powiedzieć, i poza odcinkami udało mi się wreszcie tutaj odblokować opcję podboju w Ahai, gdzie to zdobędziemy oczywiście kolejną nagrodę za zabójstwo kolejnego członka czcicieli, którym będzie Pallas, zwany tym, który ucisza. Potem, według mojego planu, będziemy musieli się udać bardziej na południowe obszary mapy, do wyspy Melos, gdzie będziemy musieli wziąć udział w polu bitwy wysp obsydianowych, gdzie to dostaniemy podpowiedź odnośnie kolejnego członka czcicieli, czyli z gałęzi boga Morza Egejskiego, i ten czciciel powinien dać nam informację na temat tego czciciela i zobaczymy, jak to wyjdzie. W dzisiejszym odcinku mam plan zrobić bardziej tych pobocznych członków, więc bez zbędnego przedłużania możemy się zabierać za podbój. Na szczęście poza odcinkami udało mi się właśnie w tej Ahai obniżyć siłę polis, dzięki czemu jesteśmy w stanie właśnie w dzisiejszym odcinku wykonać to pole bitwy. Wystarczyło udać się do domu przywódcy, zabić go, zniszczyć trzy skrzynie zaopatrzeniem, jak i słupić jedną skrzynkę, i nagle się okazało, że już mam gotowe podboje. Więc tak samo mam zamiar zrobić w Melos, czy w tamtej wyspie, którą pokazywałem przed sekundą dosłownie, i zobaczymy, czy faktycznie tam to wszystko będzie. Eaglebearer, you're just in time. Spartan dogs are staging an assault on our forces. Interested in raising your shield for Athens today? Oczywiście, że chcę. My blade is yours. You'll get your share of the spoils. But first, victory! Czekaj, że w takich bardzo pobocznych aktywnościach mamy właśnie tych wszystkich czcicieli. Ciekawe, czy jakbym wybrał stronę Sparty, to czy też miałbym tego członka tutaj pokazanego? Wydaje mi się, że chyba niezbyt. A zobaczymy jeszcze. Czekaj, kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że niedługo, ale mam już plan. Robimy taki właśnie, namierzanie. Trochę ich powinno tutaj powpadać może. No nie jest najgorzej. Proszę, żeby właśnie pamiętać o tym, że muszę to bardziej przytrzymać. Idealnie. Spore obrażenie to zadało. O! Zwolnienie czasu. A nie, dobra. Myślałem, że już pojawił się tamten pan czciciel, który jest chyba tutaj najemnikiem na to chodzi, bo w tych bitwach pojawiają się albo kapitanowie, albo najemnicy. Więc ciekawie. Tutaj kogoś jeszcze mam. A, to jest chyba kapitan. Więc spróbujmy go właśnie wysadzić. Może nam wskoczy akurat progresik. Niby wskoczył, bardzo dobrze. Za eliminację kapitanów jest najwięcej właśnie tych bonusów. Na szczęście. A dobra, już możemy zdjąć tę kurczę adrenalinę, chciałem powiedzieć. A dobra, postrzelamy sobie trochę tego z tego łuku i możemy raczej sobie niedługo używać tej ulepszonej strzały, tylko że wolałbym ją chyba sobie przetrzymać na tego czciciela i zobaczymy, jak to wyjdzie. Możliwe, że w tym odcinku jeszcze się uda skończyć tych wszystkich członków, ale coś mi się nie wydaje i mamy chyba tego pana Pallasa, który ucisza. Muszę zabić czterech pobocznych i trzech chyba głównych, więc dużo czasu nie będzie, ale zobaczymy jeszcze. Ale jeszcze będę musiał kurczę się udać do ulepszania naszej włóczni, do jakiegoś tam miejsca, tylko że już nawet nie pamiętam, gdzie to było, więc chyba dopiero w następnym odcinku skończymy wątek czcicieli, tego całego kręgu, jak i ulepszenie naszej włóczni, bo możliwe, że jakaś dodatkowa misja się załączy, cutscenka, filmik, ukryte zakończenie. Co to była za strzała wystrzelona w powietrze? O, to było dość ciekawe. Czwórka. Ciekawe, ile za niego dostanę tych punkcików. Chyba niedużo jakoś. Mogę zapomnieć o tej mocniejszej strzale. Kurczę, no. Nie chciałem chybić, ale do ręki już będzie ta jeszcze bardziej ulepszona. Dobra, fajne obrażenie to zadało. Zatruwamy broń. No i sobie trochę kurczę powalczymy. Aby mu fajnie status wszedł, chciałem powiedzieć, ale co on tak unika tych ciosów ciągle? Czemu on mi ciągle przełamuje kurczę moje ciosy? No co jest? Spodziewałem się, że będzie znacznie prostsze. Tutaj wychodzi na to, że jeden z cięższych kurczę członków. Ale czemu tak? O! Dajesz się wreszcie zabić.
hełm Achillesa i drop do Częsty Czciciela. Bardzo dobrze. Czciciel Kosmosa. Otrzymuje za wszystkie tropy, bardzo dobrze. Teraz tylko zabić Polemarcha i będzie Picobello, tak mi się wydaje. O, jaki kryt tam wszedł, idealny. Tymi bardziej lekkimi strzałkami damy radę chyba go wykończyć, żeby nie marnować zapasów. I teraz tego grubszego przeciwnika tym mocniejszym hitem wykończymy raczej. Właśnie idealnie. Wysok, ktoś jeszcze chętny? Trochę ich tutaj zostało, kurczę, na tym polu bitwy. Zobaczymy, czy się przypadkiem nie pojawi kolejny jakiś członek tutaj zgromadzenia. Też nie wiem, ile mi dzisiaj zajmie, kurczę, czas na zbijaniu poziomu polis. Ale zobaczymy jeszcze. Bo nie chcę mi się w sumie tego robić poza odcinkami, już wolę to nagrać. Bo wydaje mi się, że ja chyba przez całą grę w ogóle tego nie pokazywałem. Bo tak to przez przypadek, może tam zabiłem tego Polemarcha, tak to... że sam to wykonywałem, to chyba tak nie było. Więc zawsze warto będzie to zrobić. Kolejni zabici. No i co? Próbujemy dalej to jakoś wykończyć. No kurczę, no trochę nudne są tak szczerze te pojedynki, bo one są identyczne. Już miałem w ramach jednej misji fabularnej z Wilkiem ze Sparty, czyli to naszym ojczulkiem, że musiałem właśnie tam osłabić siłę polis, ale w sumie to było takie sobie, bym powiedział. Spróbujemy jeszcze, kurczę, tego Polemarcha tutaj im zabić. Może akurat szybciej nam wskoczy progres, niżeli miałbym... Okej, nie trafiłem go, niżeli miałbym zabić tutaj tych wszystkich pojedynczych. Co jest, kurczę, z tą celnością nie tak? Dobra, koniec. Finito. Jeszcze tego, do dokończenia. I co, wygrano wreszcie? Tak, oni już uciekają, okej, nie zauważyłem tego. Elegancko, zwycięstwo. 3000 drach może być, zabito palasa zwanym tym, który ucisza. Ci żołnierzy i kapitanowie może być. Sporo tych żołnierzy zabiłem. O, bohater do wynajęcia, odblokowano osiągnięcie. Ciekawe za co. Nie za wykonanie tego podboju, że sam go wykonałem, tak mi coś wydaje. Więc tak, niby mamy to już zrobione, więc teraz musiałbym cofnąć się do Melos, gdzie to mamy tak, wyspy obsydianowe. To będę musiał tutaj króla wyspy zabić, to spróbujemy udać się do tej świątyni w Melos. Tam zabijemy tego kapitana, złupimy jakieś tam skrzynki im z polis i zobaczymy, czy uda nam się obniżyć ten poziom chociaż o jeden pasek, bo ma akurat trzy paski chyba tutaj ten teren, czy ile? Niedużo mi brakuje umocnienia, to muszę tylko tego pana kapitana zabić, na to wychodzi. Bo wydaje mi się, że chyba musi spaść tylko jeden pasek, aby była opcja podboju, tak mi coś wydaje. Tak przynajmniej było w przypadku Achai, gdzie musiałem właśnie trochę tej siły polis upuścić i było elegancko. Bo tutaj mogłem niby normalną skrzynkę jakąś tam złupić. Też nie normalną, tylko z zaopatrzeniem. Ale wolę tutaj akurat może tego kapitanka zabić. Chyba że przytrafiłaby się po drodze jakaś skrzyneczka mniejsza. Kurczę, dużo mam. O ja, ile mam tutaj tych ludzi. Spróbujemy chyba normalną skrzynkę słupić. Słupienie skrzynki to jest 150 siły na minus. Podpalenie zasobów to jest chyba 30 na minus. A zgładzenie kapitana to jest, nie wiem, 500 chyba. Dobrze, mi tego niby nie brakuje, więc spróbujmy może tą skrzynkę słupić. Dano masz 150 punktów, więc bardzo dobrze. Ale jeszcze mogłem spróbować te zapasy spać, tylko że to będzie dość głośne przedsięwzięcie. Dobra, musiałem już tak zrobić niestety. Elegancko. Kurde, tam mamy kolejnego, nie wiem, czy będę mieć na tyle obrażeń, aby go zabić normalnie. Pewnie jak cały czas użyłem tego wzmocnionego. Nie, jednak mam na tyle obrażeń, dobra. Ja już myślałem, że kurczę, nie dam rady, a tutaj miła niespodzianka. Teraz jakoś tam do góry musiałbym się dostać. Możliwe, że dam radę chyba tędy. Tak jakby przeskoczyć. O, jest dobrze chyba. Na kucaku wszystko porobimy, słupimy skrzynkę polis. W zasadzie skarbiec polis. Mamy nie 150 siły. Szkło obsydianowe, bardzo dużo. I co, i będzie dostępny podbój? Nie będzie? Dalej nie ma. Musimy dalej obniżyć tą siłę polis? No kurczę, ile można tego robić? Dobra, tutaj mamy skrzyneczki. To znaczy zaopatrzenie do zniszczenia.
Zapasy wojenne niby. Spróbowałbym może tego kapitana tutaj zabić. Albo jeszcze tutaj zapasy zniszczyć, może to pomoże. Byłoby bardzo dobrze. Tylko nie, że to nie wybuchnie. Nie, nie wybuchł akurat. Dobra. Jakby tutaj to rozegrać? No taki atak z ukrycia za bardzo nie powiedział. Tak, podobsydianowie jest wrażliwy na ataki, bardzo dobrze. Następny podbój, no i elegancko. No to powiem, że kurczę, ten skok był zajebisty. Nie wiem ile temu obrażeń zadałem, ale tym wzmocnionym... Wow, to było coś pięknego. Teraz musiałbym stąd jakoś uciec. Ja teraz nie pamiętam, który to był atak. Obrońca flota z polizy z obsydianowemu. Chyba to było. Chyba to było. Tak mi się coś kojarzy nazwa, więc spróbuję może jakoś tak po boku tędy przejść. I będzie chyba zajebiście. Ja w ogóle zapomniałem tutaj zobaczyć, czy już mam odkrytego kolejnego. Tak, mogę mieć odkrytego. A na razie spróbowałbym tych tutaj, że tak powiem, ich przybocznych, przydupasów wyeliminować. A tymi bardziej ciekawszymi, tymi najbliższymi zajmiemy się możliwe, że w następnym odcinku albo później. Zależy ile czasu mi tutaj zajmie ta misja. No kurczę, ci na jej misji trochę mnie już martwią, coraz więcej się tutaj pojawia. Czy mogę ich opłacić? Mogę, niby 3600, to nie tak dużo. Też poza odcinkami, jak robiłem osobianie siły polis w Ahai, to trochę tych skrzynek tam połupiłem i powiem, że kurczę, dużo tam drachm mieli. Całkiem sporo, bo coś go chyba 10 tysięcy drachm zabrałem, tak mi coś wydaje. Mogłem niby u kowala sprzedać jakieś na przedmioty, ale już wolałem sobie je zatrzymać. Nie zobaczymy jak to wyjdzie, ale kurczę, szkoda, że wcześniej nie grałem na tych wysokich detalach, na wysokich ustawieniach. Czasem są nieco spadki w walkach, ale kurczę, wygląda zajebiście. Mamy port, więc będę mógł sobie niby tutaj przyzwać łódeczkę, bo jednak ten czciciel będzie chyba gdzieś dalej, tak mi coś wydaje, niż na lądzie, ale porozmawiajmy. Maybe the fates are smiling on us after all. What's going on? Those shit-eating Spartans are attacking our navy and we'll need captains like you to hold them off. Will you join us? Oczywiście, że dołączę. Athens has my boat and crew. Glad to hear it. It's time to send the Spartans to their watery graves. I co, ja od razu będę na morzu? Wydaje mi się, że chyba tak, ale mam nadzieję, że będę mógł statkiem sobie normalnie dalej popłynąć. Oby tak było. Tutaj zabijemy jednego czciciela, a potem kolejnego. Czciciel kosmosa, trafdoczący właśnie. Uuu, zapomniałem tych wielorybków, zajebiście. W zadanie. Tutaj kogoś mamy do wyeliminowania. A, wszystkie te statki musimy chyba wyeliminować, tak? Znisz spartańskie statki, dokładnie. Czyli te wszystkie z takim V albo A, jakby tego inaczej nie nazywać. Jeżeli będzie akcja z atakowaniem, atakowaniem kogo? Czciciela, to spróbujemy go bardziej od strony statka atakować, bo jednak nie wydaje mi się, żeby dobrą mocą było wchodzenie na jego statek, bo jednak kurczę, wtedy możemy zginąć, a tak to ze statku to damy radę chyba na luzie mu zadać spore obrażenia. Spróbujemy może bardziej tak od góry tutaj poatakować, gdzieś nie wiem, czy to coś zmienia. A powiem, że kurczę, zajebiście duże obrażenie nam biją. I co, zabici? Jest zniszczeni, tak, jest do Sokosa, dotyczący czciciela. Mamy pana Sokosa odblokowanego, pozbierałbym sobie te surowce. Ale jeszcze spróbujemy te spartańskie łodzie tutaj poniszczyć, bo w sumie zadanie wydaje się być bardzo fajne. 1000 drachm, no mi tam pasuje, ale powiem, że kurczę, mocno to było, jeżeli chodzi o obrażenie. W sensie to był czciciel, nic dziwnego. Teraz stateczki powinny już chyba szybciej popadać. No, sporo mogą wytrzymać. Nie wiem, czy to ma wpływ, jaką część statku celujemy, ale możliwe, że tak. No, tam już potężny kryt wpadł. Dobra, jeszcze takich potraktujemy i tak. I jeszcze na dobicie może pszniami. Co to jest za dziwny kąt kamery? Okej, to było dość ciekawe. Tutaj chyba zero surowców, niestety. Żeby zaliczyła nam zadanie, to jeszcze tutaj spróbujemy
kolejne te statki zabić. Ten już jest, kurczę, jakiś taki większy, mam wrażenie. Styk. No i lecimy łucznikami. Nie wiem, kurczę, jak wysoko mam ulepszoną łódź, ale wydaje mi się, że chyba nie jakoś bardzo. Na szczęście na chwilę tutaj skaluje z poziomem postaci, więc zajebiście. Nie wiem jak przeciwnicy, ale oni chyba tak nie do końca. Mam 56, a oni 52 poziom. Dobra, elegancko. Dobra, tam mamy jeden. Jeszcze będzie mi drugiego. A, dobra, już tam mamy dwa. No to elegancko. Więc no powiem, że fajnie akurat idzie zabijanie tych czcicieli. W Valhalla może to było trochę lepsze, bo jednak mieliśmy takie cutscenki pokazane, jak oni się tam nam spowiadali. I w ogóle to było takie lepsze, ale tutaj kurczę nie jest to najgłupsze, bym powiedział. Fajnie ukryte w niektórych zadaniach pobocznych to jest. Jednak trzeba się tam trochę postarać, żeby to wszystko zrobić. I w sumie nawet nie wiem, czy te wszystkie tereny, które tutaj zwiedzamy, czyli Achaje, Koryncje i tak dalej, w poszukiwaniu tych niedokończonych czcicieli, czy to są tereny fabularne, wydaje mi się, chyba nie do końca. Więc też trzeba trochę się natrudzić nad dodatkowymi regionami opcjonalnymi. No, więc mi tam pasuje. Fajne zbliżenie to było, ale nie wiem, czy trafiłem tam kogoś w jakiś epicki sposób, że to było takie przybliżenie. Więc spróbujemy ich właśnie bardziej tak potraktować po burcie. Może to coś zmieni. Czy oni naprawdę dostawali obrażenia w wodę? Jak to puszczam teren walki? No proszę, żeby to tak nie wyglądało. No, dajesz, szybko niszcz. Będzie zniszczone to dzisiaj, jest! Bitwa podwój wysp obsydienowych, zadanie ukończone. 44 tysiące expo, no trochę mało bym powiedział. Ale teraz dostałem tutaj podwójcie odnośnie Sokosa. Ośmielica żeglugi na północ odkryty w pobliżu Anafy. A, Anafi. The stories will tell of how I killed Poseidon with his own trident and threw his fucking head to the sharks. Okej, no ciekawie to brzmi. Dobra, tutaj wyeliminowani, tych nie będę odkrywać na razie. Więc tak, mapa. Gdzie teraz ta pani czcicielka sobie siedzi? Kos, jakieś wyspy Kos, tutaj była mowa o tym. Czy naprawdę teraz tego nie zauważę tutaj? No co jest, kurczę? Chyba, że za duże wybliżenie miałem. Chyba, że to chodzi o wyspę Chaos? O kurde. I teraz to znaleźć tutaj. On to ograniczy z cudem akurat. O jest, dobra. Ośmiornica, to musimy się tutaj jakoś wrócić. Mamy porcik. Oznaczymy go sobie i lecimy. Mam nadzieję, że daleko nie odpłynie niestety, bo jednak... Znając grę, to może już być, kurczę, na drugim końcu mapy. Zobaczymy, może nie będzie aż tak źle, jak mi się wydaje. Za to tak. Gdzie mamy porcik? Tutaj. Spróbujemy sobie go przyzwać. Znaczy, nie przyzwać port, tylko adresję. Przez całą grę tego nie robiłem, tak teraz mogę przynajmniej to zrobić. I dzisiaj jeszcze zabijemy sobie ostatniego, można powiedzieć, że pobocznego tego czciciela, który jest... z innego tam drzewka, jakiegoś tam rodu, czy jak to się tam się już nazywało. Więc na razie to przejdźmy tutaj do steru i popłyniemy, no, lekkawy kawałek do przodu. Czy ona naprawdę będzie aż tak tutaj blisko? Mi tam pasuje jak najbardziej. Na razie nie odświeżałem Ubisoft Connecta, bo gram sobie po prostu ciągle przez, na przykład, nie wiem, 2 godzinki. Bo chciałem jednak mieć skończony, przyklepany ten temat Odyssey i móc sobie w spokoju to potem porenderować. Więc nie wiem, czy zaliczę mi te wszystkie misje jako postęp fabularny, ale wydaje mi się, że raczej na pewno powinno. Bo jednak tam po skończeniu fabuły miałem 93%, bo jeszcze nie zaliczyłem i czcicieli, jak i ulepszenie naszej włóczni. Więc ciekawe, co nam, kurczę, da ulepszenie tej włóczni. Pamiętam, że chyba dodatkowe statystyki do zdrowia, obrażeń i chyba tyle. Albo dodatkowy filmik z dzieciństwa, jak nam matka pokazywała tą włócznię i tak dalej. Byłoby ciekawie. Ośmiornica jest. Z nią też nie będziemy walczyć na blisko, będziemy w statkach walczyć. Akurat lubię, kurczę, to drzewko tych czcicieli z Morza Egejskiego. Według mnie są zajebiście zrobienie, bo jednak mamy, kurczę, ataki statkami. To jest fajna sprawa. Bo tak zajebiste na początku gry.
A czemu ja nie mogę podpalić tego? Co jest? O jest, dobra, zajebiście, tylko nie wiem jak zbytnio mam to kliknąć. No, nie wiem jak mam to klikać naprawdę. Chyba, że ja muszę, nie wiem, R prawy, lewy, czy jak to zrobić? A tak, coś takiego muszę, okej. Okay. Piracki pancerz, list do ośmiornicy. No i fajnie, dużo surowców. Uuu, jest miękki skóry i żelaza. No, ciekawe to kurczę było. Bardzo dobre. Zobaczymy sobie teraz czcicieli. No i brakuje mi tutaj pewnego czciciela z wyznawców rodu, który się ukrywa w norze na Fokidzie, więc zobaczę jego lokalizację. Z tego co się dowiedziałem, to właśnie tutaj, w Zatoce Xerxesa, jest pewna jaskinia, której jeszcze nie odkryłem, więc spróbujmy tam się udać dzięki źródłowi Kephisos. No i spróbujemy tam się jakoś przedostać. Tam ten czciciel powinien sobie siedzieć, więc mi tam jak najbardziej to pasuje. Powiem, że ciekawie są tutaj poukrywani, jednak nie musimy się tak jakby dogłębnie tej podpowiedzi zrobionej, że wiemy jak on się nazywa i tak dalej, tylko możemy wiedzieć jego lokalizację od razu już. Możemy tam się udać do miejsca, w którym przebywa. Już wiem, że to na pewno będzie on, a nie na przykład jakiś randomowy gościu, który tylko tam poszedł na zastępstwo czy coś takiego. Więc ciekawa kurczę sprawa, ale niech już będzie. Spróbujemy jakoś wyjść z tego samego źródła Kephisos, żeby być w stanie wezwać płotkę. Szkoda, że tutaj nie możemy tak jak w Valhalli wyszkolić sobie płotkę, żeby umie pływać. To według mnie byłoby zajebiste. Albo wyszkolić ją, że większe obrażenia może przyjmować, albo zmieniać siodła, tak jak to było w Wiedźminie, które dawałoby jakieś tam dodatkowe statystyki. Tylko że pewnie dodaliby jakieś wyścigi, aby je zdobywać i jeszcze jakieś tam więcej niepotrzebnych ceregieli. A ja spróbuję właśnie tam się jakoś przedostać. I dzisiaj jeszcze spróbowałbym może zamieść tych takich jakby mędrców, którzy są przy duchu kosmosa. I zobaczymy jak to tam nam wyjdzie. Przy okazji sobie szybko pokończymy te zadania, bo jednak brakuje mi no, po jednym tylko członku czcicieli, więc mi tam jak najbardziej to pasuje. Poza tego chyba też dostaniemy poziom w górę, bo za jedno wykonanie tak jakby drzewka czcicieli dostajemy 100 ponad 1000 expa, więc chyba powinno nam to styknąć. Nie wiem naprawdę jak ludzie mogą aż tak mocno levelować postać, że mają po 70 poziomy. Jak niż przy 57 poziomie można powiedzieć, że do skwiera kurczę brak expa. Ale w sumie dużo aktywności nie porobiłem, typu tych podboi, łupienia skrzyń, odkrywanie tych lokacji, bo to też nam daje po 1000 expa. Ale nie chciałem się tego robić. Robiłem wszystkie misje poboczne, fabularne, jakie tutaj były, jak i teraz dokończam czcicieli, aby wszystko się po prostu zgadzało. Tutaj spróbujemy może jakoś od tej strony tutaj dojechać. Dziki niedźwiedź? A to nie miała być nora wilka? Dziwna sprawa. Zabij zwierzę alfa, a tych zwierzaków alfa tutaj było dość sporo. Mamy tutaj kogoś jeszcze? O, dziwne. No dobra, no wykończymy sobie tego niedźwiadka, czemu by nie. O, na strzała padł. Może w środku jest? O cholera. Myślę, że tamten szary niedźwiedź to był niedźwiedź alfa. To tutaj mamy kurczę w środku. Miałem tak się pytać, ale czemu nie jest biały jak inne alfy? I tutaj ta kobieta, którą zabiliśmy, to właśnie była ta czcicielka. Jak zauważyłem, że jest szybka opcja eliminacji kogoś z ukrycia, to usnął, że to szybko kliknę, może zadziała na tego niedźwiadka. Jednak zadziałała na tą babkę, więc bardzo dobrze. Potwierdzamy zabójstwo. No i zajebiście. Hełm śmiertelnego. No i mamy chyba wszystkie seciki pozbierane, tak mi się wydaje. A więc teraz zobaczyłbym może jak to teraz wygląda z tego poziomu. Po jednym nam brakuje, bardzo dobrze. A ile punktów doświadczenia? No 140 000. A w ekwipunku użyj zestawu, możemy całego używać. Spróbuję może tego wojownika ze Sparty. Tutaj mamy kogo? Zestaw pirata.
Kurczę, fajnie to wygląda, no. Nie głupie. Zestaw nieśmiertelnego. No, też ładny. Achillesa. No, taki bardziej spartański bym powiedział. Bohater wojenny. No, ten też taki bardzo ładny, spartański. Nie to, chciałem po hełmach to właśnie patrzeć. O, kaptur bohatera wojennego z Aten. Też bardzo ładne. Podobają mi się, kurczę, te wszystkie zestawy. O, zestaw Agamemnona, nie mam go jeszcze. Może go sprzedam jak przez przypadek. Mistrzynia Artemidy. Uuu, to wydaje się być bardzo mocny zestawik. 100% życia, chwili śmiertelnego trafienia. Czas odnowienia tylko minuta. O, to mi tam pasuje. Czy jakieś lepsze tej łuki, bo dostawałem? Nie, to są wszystkie te słabsze, które przez przypadek popodnosiłem pewnie, zbierając jakieś tam przedmioty. No tutaj też jakieś takie duperale bym powiedział. Nie wiem, zobaczymy czciciele. No kurczę, w następnym odcinku to sobie skończymy, jednak dzisiaj jest dość dużo wrażeń. Następnego odcinka.